Kochani, nie dano innego imienia ludziom pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. I potraktujcie to poważnie. Jezus Chrystus to jest jedyne imię, przez które możesz być zbawiony. Yeshua HaMashiach po hebrajsku. Yeshua po hebrajsku znaczy zbawienie. HaMashiach, czyli Mesjasz, namaszczony. Yeshua, Jezus to jedyny, który może cię zbawić. Tylko przez Jego imię jest zbawienie. Jedynie On jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma znaczenia to, ile razy słyszałeś to imię w swoim życiu. Nie ma znaczenia to, ile razy użyłeś tego imienia, niekoniecznie w taki sposób, jak powinieneś. Znaczenie ma to, czy poznasz Go osobiście, bo tylko jeśli poznasz Go osobiście, będziesz zbawiony, dlatego że do nieba wchodzi się po znajomości. Potrzebujesz znać Jezusa, nie słyszeć o Nim, nie chodzić co jakiś tam czas do jakiegoś tam kościoła, w sensie budynku. Ty potrzebujesz poznać Jezusa, poznać, znać Go osobiście. Znać Go osobiście. W Piśmie Świętym Jezus często przyrównywany jest do oblubieńca, a Kościół do oblubienicy, dlatego że małżeństwo to jest ta decyzja, którą podejmuje dwoje ludzi jednego dnia, aby przeżyć życie. I gdy podejmują tę decyzję i pobierają się, to są razem nierozłączni. I tak jest z Bogiem. Potrzebujesz podjąć tę decyzję. Potrzebujesz powiedzieć Bogu tak. Tak, chcę do Ciebie należeć. Chcę do Ciebie należeć. Potrzebujesz powiedzieć Mu tak. Wierzę w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Potrzebujesz powiedzieć Mu tak. Jestem grzesznikiem. Potrzebuję zbawienia. Potrzebujesz powiedzieć Mu, że Go uznajesz Panem i Zbawicielem swoim. Jeżeli to zrobisz, tym prostym aktem wiary będziesz zbawiony. Na tym to polega. To jest takie proste, że aż trudne. Ludzie szukają jakichś tam intelektualnych, wydumanych rozwiązań do swojego życia, a to jest takie proste. Takie proste. Ewangelia. Bóg stał się człowiekiem. Żył bezgrzesznym życiem. Umarł, pokonując śmierć i zmartwychwstał, pokonując śmierć. To jest takie proste. Takie proste, że wielu ludzi się o to potyka, bo nie chcą się ukorzyć. Wolą jakieś filozofowanie, które do niczego nie prowadzi. A rozwiązanie jest proste. Rozwiązaniem jest krew Chrystusa przelana za ciebie. To jest rozwiązanie. Bóg jest Bogiem pełnym mocy, jest miłością, jest światłością, jest pełen mocy. To nie jest jakiś stary dziad na tronie w jakimś ciemnym kościelnym budynku. To jest piękny, cudowny Bóg, z którym życie jest przygodą. Możesz tego doświadczyć, jeżeli do Niego przyjdziesz. Jeżeli do Niego przyjdziesz. Życie z Bogiem jest naprawdę przygodą, jest cudowne, ale potrzebujesz zrobić ten krok i uznać, że potrzebujesz wybawienia. Że potrzebujesz wybawienia, że potrzebujesz narodzić się na nowo. Powtarzam, uznaj to, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje ratunku. Uwierz prawdziwie, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu i zmartwychwstał, pokonując śmierć. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem i to wystarczy. Jeżeli to uczynisz, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Powiem Ci jeszcze coś ważnego. Jezus niedługo wraca na tę ziemię. On naprawdę tutaj wraca. I teraz jest czas łaski i teraz jest dzień zbawienia. Teraz możesz zdecydować, że idziesz za Nim. Jeżeli nie zrobisz tego teraz, to gdy On wróci tutaj, będzie już za późno, bo On wróci jako potężny sędzia. Jako król królów i pan panów. I lepiej, żebyś był na ten moment przygotowany, bo dziś możesz obmyć się w Jego krwi przelanej na krzyżu. Ale gdy On wróci tutaj, to wróci jako sędzia i wtedy już nie będzie zmiłuj się. Mówi, jest takie powiedzenie, nie ma zmiłuj się, wtedy już nie będzie zmiłuj się. Zmiłowanie jest teraz, łaska jest teraz.
Dobrze wybierz, nie trać czasu. Nie wiesz, ile będziesz żyć. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się co niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tam są nasze nabożeństwa. Razem chwalimy Boga, modlimy się. Jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć o Jezusie, to zapraszamy Cię serdecznie. Niedziela, godzina 10, ulica Dzierżoniowska 11.